Cześć, Kazaks, witam Was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj przyjrzymy się nagrywarce AverMidi LGP Lite, no więc zaczynajmy. Jak widać, pudełko jest niewielkich rozmiarów. No, oczywiście nagrywanie jest Full HD 1080p, jak możemy również sprawdzić z tyłu wszystkie rozdzielczości. No, uwzględnione jest, że maksymalnie Full HD jest w 30 klatkach na sekundę. No, nie jest to najwięcej teraz dostępne na YouTubie, gdzie możemy już wygrywać filmiki z 60 klatkami. Tak, tutaj wszystkie po polsku informacje. Tutaj znajdą się wymagania systemowe, procesor Intel Core 2 Duo 2,8 GHz bądź AMD Athlon 64X2 Dual Core 3 GHz. Karta VGA z wsparciem DirectX 10C lub wyższym, 4 GB RAM-u, port USB 2.0, karta dźwiękowa, Windows 8 lub 7. Coś jeszcze znajduje się tutaj? A, tak. Zestaw zabiera sobie nagrywarkę o wadze 117 gram, instrukcje, no i mini kabel USB. Dobrze, no to może rozpakujemy. Jest nagrywareczka niewielkich rozmiarów, wejścia HDMI, wyjściowe, wyjście audio, wyjście USB. Oczywiście jest przycisk, dzięki któremu możemy nagrywać. O, jest dobrze wykonany, gumowa podstawa, dzięki czemu nie będzie się ślizgać. Może będzie. Na górze będą stać niestety odciski z powodu materiałów. Z boków też. No, ale chyba będzie wszystko dobrze. Dobrze, sprawdźmy, co tutaj jeszcze jest. No, kabel oczywiście, tak jak było napisane na opakowaniu. USB do mini USB. Jeszcze. Instrukcja dosyć obszerna, pewnie w każdym języku. No tak, w każdym. Dobrze. A tak więc w skład wchodziła oczywiście nagrywarka, instrukcja, kabel. No i to wszystko. Oczywiście oprogramowanie będzie można ściągnąć ze strony. Dobrze, tak więc to wszystko. W następnym odcinku postaram się wyrazić swoją opinię na temat tej nagrywarki. Więc czekajcie na kolejny materiał.